Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że dzisiejsze wydarzenia na boisku determinował fakt, że ten stan na wierzchni, na której dzisiaj rozgrywaliśmy mecz, tak delikatnie tylko mówiąc, był bardzo skromny. Natomiast dzisiaj najważniejszym zadaniem dla nas to była szybka adaptacja do tego stanu rzeczy. Było to, żeby uprościć mocno granie i oprócz tego taki czynnik mentalny z takim dużym zaangażowaniem, z tą właśnie adaptacją, z chęcią rywalizacji, z chęcią zwyciężenia, niezależnie na jakiej nawierzchni przyszło nam grać. Także byliśmy na dobrą sprawę nastawieni do tego meczu już w całym mikrocyklu. Zdawaliśmy sobie sprawę, z czym się zetniemy, więc w ogóle nas nie zaskoczyło to, że ten mecz w taki sposób przebiegał. A przebiegał on naprawdę tutaj na takich dużej woli walki, na tych cechach wolicjonalnych. Dużo prostego grania, dużo długich podań, dużo fizyczności, kontaktów. A mimo to też dwie drużyny stworzyły sobie po dwie sytuacje, które mogły zamienić na bramkę, ale mecz kończy się wynikiem 0-0 i myślę, że dwie drużyny z jednej strony mogą być niezadowolone, ale z drugiej strony patrząc też na wyniki innych zespołów, to zawsze mimo wszystko ja też patrzę pozytywnie, zawsze dopisujemy sobie ten punkt i na takim terenie jak tutaj to naprawdę on jest bardzo cenny. Dziękuję przy okazji też i zawodnikom naprawdę za wkład, bo mnóstwo zdrowia, mnóstwo wysiłku włożyli w ten mecz i chciałbym, żeby tak podchodzili do każdego następnego spotkania. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie od podkarpackich mediów. W czołówce Fortuna pierwszej ligi dzieje się naprawdę bardzo wiele. W dalszym ciągu z szansami na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Mówimy tutaj o naszym zespole. Rzecz jasna. Tak, oczywiście my robimy każdego dnia swoje, nie inaczej było w tygodniu poprzedzający dzisiejsze spotkanie. Oczywiście życzylibyśmy sobie komplet punktów, ale też na drodze stoi przeciwnik, który też ma swoje cele do zrealizowania. Natomiast no, oczywiście skupiamy się teraz znowu na sobie, przed nami analiza, wracamy do codziennych jakby czynności, a przed nami oczywiście jest ten cel, załapanie się do tej pierwszej szóstki i każdego dnia do niego dążymy. Spotkanie bardzo takie, powiedział, trudne ze względu na to, że no, każdy chciał tutaj zdobyć punkt, to było widać od początku. Może pierwszą połowę mieliśmy troszkę słabszą, graliśmy pod wiatr i to nam mocno też utrudniało grę i budowanie akcji, ale dużo takich prostych środków z jednej i z drugiej strony, co powodowało, że ten mecz był taki szarpany, przerywany. Myślę, że goście do przerwy mieli groźną sytuację i strzał poprzeczkę, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast my po przerwie mieliśmy też swoje sytuacje, bo dwie co najmniej, czy ta po stałym fragmencie i nie potrafiliśmy tej piłki gdzieś tam mieścić się w świetle w bramce, bo doskonałą sytuację miał chyba Solicz po rzucie rożnym. I tak to wyglądało, że kto tą bramkę zdobędzie, to najprawdopodobniej te punkty zgarnie wszystkie. Skończyło się podziałem punktów. Dla nas zawsze będzie niedosyt, jak się nie wygrywa spotkania, ale też szanuję punkty, bo graliśmy z drużyną, która jest w czołówce, która też pretenduje do tego, żeby grać o ligę wyżej, więc na pewno z każdą drużyną, która tu przyjeżdża, jest przed nami punkt zdobyty, to też będzie dla nas to minimum. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.